Mój ojciec też mnie skrzywdził, ale ja stanąłem z Bogiem i powiedziałem, chcę poznać Ciebie z więziennej celi w Sztumie. Powiedziałem, Boże, chcę poznać Ciebie jako Ojca. Wiem, że mój ojciec mnie zawiódł. Człowieku, ja rozumiem, że mogłeś być zawiedziony, że mogłeś być odrzucony, ale to dzisiaj, co mówię do Ciebie, jest szansą na poznanie realnego Ojca. Ojca, który jest w niebie. Ojca, który przedstawi Cię zupełnie w inny sposób. Ojca, który da Ci zobaczyć, czym jest realna łaska i pokaże Ci moc, w jaki sposób można funkcjonować na tej ziemi. Ten Ojciec jest w zasięgu Twojej modlitwy, w zasięgu Twojej wiary. Wystarczy, że zawołasz w swoim sercu i powiesz, Jezu, ja chcę poznać Ojca, ja chcę Go zobaczyć, ja chcę Go dotknąć. To zobaczysz, co się stanie. Nie głosimy Ci religii, jesteśmy przeciwnikami religii, jakiegokolwiek systemu religijnego. Głosimy Ci prawdę o tym, w jaki sposób być uratowanym.